Witam Państwa na krótkiej konferencji. Mam pewną niespodziankę dla Państwa, ale wszystkim także dla Pani Doroty Gardias. I od tej niespodzianki chciałbym zacząć, a potem dopiero właściwa część konferencji. Bardzo proszę. Zapraszam Dorotę Gardias na scenę. Proszę Państwa, jest mi strasznie miło i jestem wzruszony, bo to taki Wałęsa w spódnicy. Właściwie największy protest społeczny, jaki był po 1981 roku i udany, zorganizowała Dorota Gardias. To się ani wcześniej, ani później, z wyjątkiem tej pierwszej Solidarności, nikomu nie udało skutecznie zorganizować. Takich kobiet jest w Polsce niestety mało. W ogóle mało jest kobiet w polityce, a takich kobiet jak Dorota Gardias prawie w ogóle nie ma. Więc to, że jest z nami i będzie jedynką na naszych listach do Parlamentu Europejskiego z Wybrzeża, gdzie żyje, mieszka i funkcjonuje, no jest wspaniałą, świetną wiadomością i w ogóle ważną wiadomością dla wszystkich kobiet, które starają się zmienić polską politykę. Dorota Gardias, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Miło mi spotkać Państwa po latach. Kandyduję z listy Europa Plus. Podjęłam tę decyzję, ponieważ od 3,5 roku pracuję w Unii Europejskiej, w Brukseli, w Ekonomicznym Komitecie Społeczno-Gospodarczym. Tam badam, przygotowuję opinię i pracujemy jako instytucja dla potrzeb Parlamentu, Komisji i Rady Europy. Moje duże doświadczenie i również praca przy rewizji dyrektywy na rzecz uznania kwalifikacji polskiej pielęgniarki i położnej. Jakby namówiły mnie do tego, abym kandydowała, ponieważ te instytucje znam i potrafię w nich pracować. Myślę również, że ponieważ pracuję tam w sekcjach społecznych zatrudnienia, jak również w stosunkach zewnętrznych. Jeżeli moi wyborcy będą na mnie głosować i będę miała mandat europosła, będę chciała pracować w Komisji Ochrona Środowiska, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności, jak również w Komisji do Spraw Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. To są tematy mi bliskie i mam nadzieję, że będę mogła służyć obywatelom Unii Europejskiej, ponieważ wiemy, że Europa się dzieli, wiemy, ile trzeba poprawek i nowych legislacyjnych inicjatyw. W związku z tym chciałabym
przysłużyć się nie tylko tym, co do tej pory pracy związkowej, ale również w polityce. Mam również poparcie Kongresu Kobiet, jestem w Kongresie Kobiet i lista ta odpowiada mi dlatego, że jest to koalicja różnych środowisk. No, na miejscu Martina Schulza poważnie potraktowałbym kandydaturę pani Doroty Guardias, bo jeśli znajdzie się w Parlamencie Europejskim, a w to nie wątpię, to na pewno nie pozwoli, aby ktokolwiek w tym parlamencie był tak potraktowany jak pielęgniarki przez Jarosława Kaczyńskiego kilka lat temu. Czy państwo macie jakieś pytania? Aleksandra Gałka, TVN24. Pani Guardias, gratuluję kandydatury, jednak moje pytanie będzie odbiegało od dzisiejszego wydarzenia. Chciałabym zapytać pana posła o komentarz w sprawie słynnego paprykarza, pana Stanisława Kowalczyka, autora znamiennych słów Jak żyć, panie premierze, który 2 dni temu powiedział, że czuje się oszukany przez PiS. PiS wykorzystał jego wizerunek i jego wypowiedzi. Jaki byłby pana komentarz w tej sprawie? Znaczy nie pierwszy i nie ostatni człowiek oszukany przez Jarosława Kaczyńskiego. Mi się wydaje, że najbardziej oszukanymi ludźmi przez Jarosława Kaczyńskiego są ci wszyscy, których bliscy zginęli w Smoleńsku. Bo to właśnie nimi posłużył się Kaczyński w sposób najbardziej brutalny. To jest człowiek, który, to jest zwierzę polityczne. To jest człowiek, który nie liczy się z żadnymi świętościami, dla którego Bóg, wiara, śmierć najbliższych osób to tylko techniki, sposoby, metody zdobycia poparcia. I to, że wykorzystał tego człowieka, czy kogokolwiek innego jeszcze wykorzysta, czy też wykorzystał w przeszłości, mnie to w ogóle nie dziwi. Jest to człowiek całkowicie cyniczny, instrumentalnie traktujący wszystko i ktoś, kto dawno już powinien odejść z polskiej polityki. Gdyby Dorota Guardias była wcześniej z nami, to byśmy Kaczyńskiego odsunęli. Zrobilibyśmy to, co się Tuskowi nie udało od 7 lat. Bo to Donald Tusk i Platforma Obywatelska obiecywali wiele lat temu i powtarzali to w kolejnych wyborach, że Kaczyński będzie zmarginalizowany w polskiej polityce. I to się nie stało. Tusk nie potrafi zatrzymać Kaczyńskiego. Guardias potrafiła wtedy i potrafi, będzie też w tych kolejnych wyborach pokonać Kaczyńskiego. Czy można uznać, że to będzie główny cel pani Guardias jako posłanki w Europarlamencie? Absolutnie, spokojnie. Ja jestem zawsze, mam serce po właściwej stronie, jestem dla obywateli, mam taką osobowość, że mam wrażliwość społeczną i tym bym zajmowała się w parlamencie. No właśnie, a jak znam na drodze stronie Kaczyński, to przeskoczymy tę przeszkodę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, dziękuję. Czy pani jeszcze ma jakieś pytania? Tak, proszę bardzo. Chciałem się zapytać, czy pani miała propozycję kandydowania z SLD? Tak. I dlaczego pani wybrała twój ruch? Chciałabym, panie redaktorze, żeby te listy szły razem, wspólnie, żeby była jedna lista. Stało się tak, w związku z tym przyjęłam propozycję jedynki na Pomorzu i tu też będę kandydować. To wszystko. Pan, proszę bardzo. Polska Agencja Prasowa. Chciałem poprosić o komentarz dotyczący pomysłu szefa rządu w sprawie darmowego podręcznika dla uczniów 1-3. No oczywiście, że cieszymy się z darmowego podręcznika, ale przecież miał być e-podręcznik, który z definicji jest darmowy. No, Donald Tusk obiecywał najpierw kastrację chemiczną pedofilów, potem musiał zrobić ośrodek odosobnienia dla Trynkiewicza, który i tak nie został na czas uruchomiony i niezgodnie z prawem weszła ustawa, która miała zatrzymać Trynkiewicza i obawiam się, żeby z podręcznikami nie było tak samo. Przecież już nam Tusk obiecywał kilka lat temu, że będzie e-podręcznik. No nic się w tej sprawie nie stało. Dlaczego mamy dzisiaj znów iść w kierunku bardziej tradycyjnej, bardziej konserwatywnej formy, czyli drukowanego podręcznika? Oczywiście dobrze, że za darmo, ale dlaczego nie e-podręcznik? No co się dzieje, że ta, oprócz afer gigantycznych, które tam są ciągle w tym Ministerstwie Cyfryzacji, dlaczego po prostu się nie dokonuje postęp w tym zakresie? I Boni zawiódł i kolejni zawodzą. No, naprawdę ja nie wiem, co za jakaś niemożliwość działania. Ale poza tym lepiej, że za darmo niż za pieniądze. Na sam koniec już naprawdę, czy można poprosić też o komentarz w sprawie tego przykrego incydentu, który miał miejsce wczoraj w Sieradzu? Jest mi bardzo przykro, współczuję Leszkowi Millerowi i przekazuję mu
braterskie, lewicowe pozdrowienia, szybkiego powrotu do zdrowia. W takich przypadkach nie ma miejsca na żadną politykę. Wszyscy jesteśmy jakby solidarni z kimś, kto został zaatakowany. A pytała pani się o Kaczyńskiego. To są właśnie owoce działalności politycznej Jarosława Kaczyńskiego. Przemoc na spotkaniach politycznych. Sam tego doświadczyłem na kilku swoich spotkaniach. Inni ludzie, jak państwo wiecie. Pytanie jest zasadnicze o Sienkiewicza. Co robi ten facet? Dawno miał te środowiska spacyfikować i ograniczyć ich aktywność. Niestety mamy do czynienia z kolejnymi incydentami. A premierowi Millerowi życzymy oczywiście powrotu do zdrowia.